Hello, witam wszystkich. Dzisiaj pokażę wam, jak znaleźć wszystkie dzienniki oraz wszystkie skarby w sanktuarium koralowego grobowca. W sanktuarium koralowego grobowca znajduje się w lewym górnym rogu mapy, mniej więcej na K4. Niektóre skarby już pojawiają się na zewnątrz. Możemy je oczywiście zebrać i twórcy przewidzieli to, że te skarby mogą być na zewnątrz, dlatego też jest tutaj syrenka, gdzie możemy je schować. Jeżeli zbierzecie już wszystkie skarby, które znaleźliście na zewnątrz, możecie wejść do tego sanktuarium. Wejście znajduje się po stronie NW. Po wejściu wskakujemy tutaj do tego wodospadu i czekamy, aż zjedziemy na sam dół. Po zejściu do tego skarbca najlepiej jakbyście się kierowali kolorami w rozwiązywaniu tej zagadki. Jak widzicie, tutaj macie przejścia żółte, czerwone i niebieskie. Jest takich po 3 gdzieś schowanych w tym sanktuarium. Rozwiązując zagadkę związaną z tymi przejściami, za nimi są oczywiście schowane, tak jak tutaj widzicie, dźwignie. Musicie się kierować zasadą, która jest rozpisana na tych hieroglifach syrenich po stronie NE. Zaczynając od niebieskiego, czyli to, które jest otwarte, jak widzicie, łańcuch musimy odpalić na samym końcu. Dlatego też musimy zacząć od czegoś innego. Jak widzimy, kamyk jest pierwszy. Tutaj mamy z motywem niebieskim właśnie tą dźwignię, czyli tą, od której musimy zacząć. Z kamykiem musimy znaleźć też kolejną, czyli drugą. Druga jest z kolei z tym koralowcem czy krzaczkiem. Znajduje się ona w tym miejscu na NW. No i idziemy do trzeciej, która jest w tym miejscu na wierzchu. Po odpaleniu każdej z sekwencji tych dźwigni otwierają nam się kolejne przejścia, tym razem żółte. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście pamiętajcie, że na dole macie tutaj beczki, które możecie użyć, żeby przeładować sobie jedzenie, jeżeli takie znajdziecie, oraz zmienić broń, czy też przeładować amunicję w tym tutaj miejscu. I też, żeby nie zwlekać, obok tej amunicji na dole macie pierwszy dziennik. Jeżeli chodzi o syrenki, to pamiętajcie, że wystarczy je ustrzelić raz z blandera i raz z snajperki, żeby zginęły. Dobrze, szukamy w takim razie odpowiedniej kolejności dla przejścia żółtego. Widzimy tutaj łańcuch, czyli będzie to ostatnia dźwignia do uruchomienia. W tym miejscu, czyli na kierunku NW, nad tafą wody mamy pierwszą do uruchomienia dźwignię z tym kamyczkiem i tutaj mamy też kolejny dziennik, już drugi. Ponieważ na NE mamy łańcuch do uruchomienia, czyli tą dźwignię ostatnią, to my musimy z kolei iść na kierunek S, do tej tutaj jaskini podwodnej. W tym miejscu mamy drugą dźwignię do uruchomienia. Trzecia jest oczywiście w tym przejściu. I tym kończymy drugą sekwencję. Znowu widzimy, że na czerwono w tym przejściu jest dźwignia ostatnia, bo z łańcuchem. Jedna będzie tam, w jaskini. Na kierunku NE. I jedna będzie na SW. Jak widzimy tutaj na kierunku SW, jak było wejście, mamy pierwszą i tutaj też mamy jakieś skarby. Dobrze, jako drugie miejsce, gdzie musimy odpalić tą dźwignię, jest właśnie na NE. Tutaj jest tym koralowcem. I też w tym miejscu na NE, zaraz przejściu i wejściu do tej jaskini, mamy trzeci dziennik.
I teraz w tym miejscu używamy trzeciej dźwigni, czyli tej z łańcuchem. I to jest koniec trzeciej sekwencji. Teraz będziemy mieli możliwość, żeby wejść tędy do głównego skupiska skarbów. Jak widzicie, oprócz tego możemy się w parę innych miejsc dostać. Jedno z tych miejsc jest na W. Tutaj jak wejdziemy, możemy przeładować amunicję oraz znajdziemy czwarty dziennik. Również jak w tym miejscu sobie wejdziecie na kierunku SW i wejdziecie po drabince, tam na górze też macie skarby. I teraz jak wejdziecie sobie na sam szczyt, to miejsce na kierunku N, tutaj macie większą część skarbów, które możecie oczywiście w tej syrence schować i potem odebrać u tej z plecaczkiem. No i też jak tutaj sobie wejdziecie, to tutaj macie piąty dziennik. I to tyle, jeżeli chodzi o to sanktuarium. Dzięki za oglądanie. Czekajcie na dwa kolejne. Pa, pa!